Zadanie o kolejnym z entalpii mamy obliczyć standardową entalpię tworzenia takiego związku, więc najpierw sobie napiszemy naszą reakcję wzorcową, czyli reakcję powstawania tego. Na zgodnie z prawem Hessa, z substancji prostych, czyli z najprostszych, jakie występują. No i ma być N. To będzie nasze delta HX, sobie policzymy. Musimy teraz jeszcze dobrać współczynniki oczywiście. Jestem czarodziejem. No i kolejna sprawa, no to musimy sobie sprawdzić tutaj te jednostki, czyli patrzymy sobie, tu mamy na 1 mol Na2O, a tu mamy 2 mol oczywiście, czyli tutaj powinna stać jedynka, także dzielę sobie wszystkie współczynniki przez 2. No i to samo robię w kolejnym, tu nam się zgadza, jest mol S, jest 1 mol S, no i patrzymy sobie tutaj kolejne. Mamy 1 mol Na2SO3, no i tutaj mamy 1 mol Na2SO3, czyli to się już wszystko tutaj zgadza. No więc możemy przystąpić teraz do mnożenia lub dzielenia stronami tak, żeby wszystko nam się zgadzało z tą reakcją tutaj wzorcową. Tu w pierwszym widzę, że mamy 2 Na, tu mamy 2 Na, więc to możemy sobie napisać razy 1 albo nic. To będzie nasza ta reakcja, może sobie ją tutaj napiszemy pod spodem. No idziemy dalej, patrzymy sobie, siarka jest jedna i po lewej stronie, tutaj siarka jest jedna i po lewej stronie, także tutaj to równanie przepisujemy sobie po prostu. Mamy jedną sztukę Na2SO3 po stronie prawej, tutaj też się zgadza, także tutaj wszędzie razy jeden, tak prawda. Leży tak, lepiej trzymać odstęp, bo żeby zachować dostęp. Teraz sobie patrzymy, tak? Tutaj będziemy mieli sobie środek, powiedzmy, czyli tutaj mamy znak równości lewa i prawa strona. No i musimy teraz sobie wszystko zsumować tak, żeby to się nam zgadzało z tą reakcją. Jeżeli się będzie zgadzało oczywiście z tą reakcją, no to wtedy bez problemu możemy sobie to wszystko pododawać. Jeżeli nie, no to musimy jeszcze pokombinować. Czyli tak, tutaj mamy 2NA po lewej stronie. To z tym nam się skraca stronami, co tu jeszcze? SO2 nam się skraca stronami. No i co mamy razem? Mamy razem, tutaj jest 1O2 plus 1/2, no to jest razem 1,5, czyli 3/2. No i jedna siarka po tej stronie, już tutaj nie będę pisał tych indeksów, stanów skupienia sobie darujemy. Po stronie prawej, no co nam pozostało? Pozostało nam Na2SO3. Czyli wszystko się zgadza, ta reakcja zgadza nam się z tą reakcją, czyli z naszą reakcją wzorcową. No to w takim razie musimy tylko to sumować, czyli musimy sobie tę energię tutaj pododawać. Dzisiaj nocna, yo, postać nocna, postać mocna w Łodzi. Dzisiaj właśnie tutaj bit się urodzi, tutaj hit się. Czyli mamy minus 1094 kilojoula. No i napiszemy sobie na mol Na2SO3. No i to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Jeżeli Cię nauczyłem, daj suba, łapę w górę, poleć mnie znajomym. Nie zapomnij tego zrobić. Do następnego filmu. Cześć! Jestem czarodziejem, zawsze nim byłem. Od momentu, kiedy tutaj mordo się pojawiłem. I tak płynąłem sobie prosto na fali. Patrzyłem na ludzi tak z oddali, ej. Macham do nich.